W dniu 17 maja 1919 roku o godzinie 14 w Leningradzie przesłuchano świadka Iwana Karłowicza zamieszkałe Koziłem koło Rostowa w sprawie zniknięcia porucznika Armii Czerwonej Stiepana Stiepanowicza. Zatem jego zeznanie nie może zostać uznane. Wysłuchanie Karłowicza. Nieskładne, osobliwe. Zbudziło moją uwagę. Okoliczności śmierci tylko tą ciekawość pogłębiły. Ale szczerze, doktorze, ja mam serce harde, wytrzymam!